Zaczyna się kolejny etap naszej podróży. Opuściliśmy już Nowy Orlean. Zapraszam Was do obejrzenia dwóch filmów z Nowego Orleanu. W pierwszym zwiedzaliśmy francuską dzielnicę i generalnie różne atrakcje w Nowym Orleanie. W kolejnym byliśmy m.in. na meczu NBA. Wyjechaliśmy dzisiaj rano z Nowego Orleanu, około godzinkę drogi. Jesteśmy nadal w stanie Louisiana. No i nasz pierwszy etap dzisiejszego dnia to zwiedzanie plantacji. Plantacji, na których pracowali niewolnicy. Jest to taki etap w historii Stanów Zjednoczonych, historii świata, o którym bardzo ciężko się mówi i ciężko tak naprawdę się z tą historią teraz spotkać i zderzyć. Ja nie jestem specjalistką, nie jestem historyczką, nie będę Wam opowiadać szczegółowo o historii niewolników tutaj na terenie Stanów Zjednoczonych. Myślę, że powstało bardzo dużo publikacji. My chcemy odwiedzić teraz dwie plantacje, no i chcę Wam po prostu pokazać to, z czym my się tutaj zderzymy, z czym my się spotkamy, co przeczytamy, czego się dowiemy, ale raczej bez jakiejś mojej głębszej analizy, bo po prostu nie czuję się do tego na siłach. Historia niewolników w Stanach Zjednoczonych tak naprawdę zakończyła się z prawnego punktu widzenia w 1865 roku, po wojnie secesyjnej. Jednym z głównych powodów wojny secesyjnej była oczywiście kwestia niewolnictwa. No i tak jak może pamiętacie jeszcze z lekcji historii, był taki podział pomiędzy tymi stanami północnymi a południowymi. Tutaj stany południowe opowiadały się za tym, żeby ta praca niewolnicza była, ponieważ tu oczywiście były plantacje. Plantacje tytoniu, plantacje bawełny, które wpływały na rozwój gospodarki, które przynosiły pieniądze tutaj bogatym właścicielom tych domostw, tych terenów. Więc nie przedłużając, zapraszam Was na dzisiejszy materiał. No i my wysiedliśmy, jesteśmy już na parkingu przy plantacji Oak Alley, czyli przy plantacji Alei Dębów. Jest to taka najbardziej znana plantacja tutaj w okolicy, w Luizjanie. Też taka chyba najbardziej fotografowana najczęściej. Gdzieś tam się pojawia w jakichś artykułach i tak dalej. Idziemy zobaczyć. $27 kosztuje wejście na ten teren, jeżeli chcecie po prostu chodzić, zwiedzać sami na własną rękę. $3 więcej i możecie wejść do Big House, czyli do tej tutaj rezydencji, do tej posiadłości. My tego nie robimy, ponieważ my na 12 mamy zabukowane zwiedzanie kolejnej plantacji, ponieważ też tak słyszeliśmy, że tutaj na przykład na tym oprowadzaniu mniej trochę mówią właśnie o historii niewolnictwa i tak dalej, a my jedziemy na plantację, gdzie podobno jest dużo ciekawiej zrobione to oprowadzanie. Więc tutaj po prostu teraz mamy taką około godzinkę czas, żeby sobie pochodzić tutaj po tym terenie, który nie ukrywam, ma za sobą wiele lat ciężkiej historii, ale jest tu przepięknie, jest tu niesamowicie urokliwie, wszędzie te dęby, więc tutaj ta okolica jest naprawdę malownicza. Też pani powiedziała, że zwiedzanie tego domu w środku zajmuje około 40 minut, więc tu musicie, jak będziecie sobie po prostu trochę więcej czasu zarezerwować, jeżeli chcecie wejść do środka domu. Tutaj mamy kwatery, w których mieszkali niewolnicy. Tu jest ten główny dom, Big House, a tu są te wszystkie kwatery. Jest tu napisane, że nieczęsto się to zdarzało, że te kwatery były tak blisko głównej rezydencji, głównej posiadłości. Tutaj te wnętrza kwater, w nich mieszkali niewolnicy, którzy nie pracowali na plantacjach fizycznie, tylko pracowali w domu dla właścicieli. Opiekowali się dziećmi, podawali do stołu i tak dalej, i tak dalej. Oni przez to byli traktowani lepiej, mieli te lepsze te kwatery i też byli na przykład lepiej ubierani, bo oni jednak reprezentowali status właścicieli, którzy mieszkali w rezydencji. To jest kocioł do prania, więc tutaj jakby odbywało się pranie, ale jakby gorsza, trochę straszniejsza historia jest o mydle. To mydło było robione przez niewolników i to była bardzo niebezpieczna praca, ponieważ tutaj mydło się tworzyło z gorącej wody, która była wlewana na prochy. To tworzyło toksyczne opary, do tego było dodawane tłuszcze zwierzęce. No i bardzo często wiązało się to z różnymi poparzeniami, więc osoby, które tworzyły mydło i osoby, które robiły pranie, bardzo często było od razu już naznaczone jakby, ponieważ miały bardzo dużo poparzeń na swojej skórze. Część niewolników dostała kawałek ziemi i mogli uprawiać dla siebie jedzenie, co jest rzeczą niespotykaną raczej na plantacjach. Większość niewolników nie miała takiej możliwości, żeby dla siebie uprawiać jedzenie, no i musiało wyżyć na racjach, które dostawali od swoich właścicieli.
To była w ogóle plantacja trzciny cukrowej. Te tereny zostały kupione przez francuskiego kreola. Później plantacja przechodziła z rąk do rąk. Aktualnie jest prowadzona przez ostatni właściciele, po prostu przekazali ten dom fundacji. Jest prowadzona przez fundację. A tutaj widzimy kotły, w których było gotowane jedzenie dla niewolników. Czyli co, też były kucharki, które po prostu gotowały dla niewolników, tak? Tak, tutaj ale była... też jest opisane, że mniej ważna była, nie? Tu jest opisana historia Zefira. Zefir, który został przywieziony na tą plantację w 1836 roku ze swoją żoną i dwójką dzieci. Jest to jedyny niewolnik, który na tej plantacji został uwolniony, tylko że on zdecydował się pozostać na tej plantacji, ponieważ miał tu rodzinę i pracował na tej plantacji jako wolny człowiek. Po 10 latach zdołał zarobić wystarczającą ilość pieniędzy, żeby wykupić swoją żonę za $350. On miał wtedy 70 lat, ona 60 i oni we dwójkę nadal zdecydowali, żeby na tej plantacji zostać, ale niestety nigdy nie uzbierali wystarczającej ilości pieniędzy, żeby wykupić swoje dzieci i na tej plantacji zmarł. Zefir nie potrafił czytać ani pisać, więc podpisywał się po prostu X-em. Tutaj jest już kwatera osób, które pracowały na plantacji. I tutaj mieszkała chyba Emilia i jej piątka dzieci. No i to jest ta tytułowa Aleja Dębów, która naprawdę prezentuje się niesamowicie. Ona prowadzi właśnie do rezydencji, która powstała tutaj w pierwszej połowie XIX wieku. I co ciekawe, ona przetrwała i huragany, przetrwała wojnę secesyjną i nadal tutaj stoi. Oczywiście, tak jak mówiłam, można ją w środku zwiedzać. A w ogóle tutaj ten obrazek posłużył jako plan filmowy wielu filmów i seriali. Między innymi wystąpił w filmie, o którym już wspominałam, w czasie pobytu w Nowym Orlanie, czyli w filmie Wywiad z wampirem. W pewnym momencie na tej plantacji pracowało ponad 100 niewolników. No te kwatery takie, co widzieliśmy, to tak nawet słyszeliśmy komentarze różnych osób, że one wyglądają jakby lepiej, o ile to jest takie aczkolwiek słowo. One też i tak, są po renowacji, więc tak, one są po renowacji, to jest bardziej taka wystawa, nie? Tak, to nawet było, tak, że to jest na exhibition. Ale no myślę, że powiedzmy jest ta plantacja traktowana, rzeczywiście tutaj niewolnicy mieli te warunki lepsze niż na niektórych innych plantacjach, aczkolwiek nadal to są oczywiście nieludzkie warunki, to jakby to jest tylko skrót myślowy, ale po prostu tak mówię, też jakieś tam komentarze ludzi słyszeliśmy, którzy zwiedzali z nami i byli na innych plantacjach. Opuściliśmy Oak Alley i chwilę, ile my jechaliśmy? 5-7 minut, coś chyba takiego. Jesteśmy przy plantacji Laury i to jest właśnie taka druga, najczęściej polecana w jakichś przewodnikach pojawiająca się plantacja. My tutaj wykupiliśmy sobie wycieczkę z przewodnikiem, a właściwie z przewodniczką i trwała ona ponad godzinę, około 1,5 godziny. Za wycieczkę zapłaciliśmy $30 od osoby, no i od razu powiemy, że polecamy. Naprawdę polecamy. Ja niestety nie mogłam nic tam kręcić, ponieważ nie można kręcić. Można było robić zdjęcia, więc tutaj pojawią wam się przebitki tego, co widzieliśmy. No ale pani przewodniczka była super. Nie, no super. I $30 za taką wycieczkę, a $30 za wejście na poprzednią plantację, to stosunek wartości do ceny zdecydowanie tutaj jest lepszy. Tak, tam w tej cenie $30 na tamtej plantacji mogliśmy wejść do tego domu, gdzie też tam było jakieś oprowadzanie, ale właśnie podobno tam się bardzo skupiają tylko na tych właścicielach. Tu mieliśmy taki szerszy obraz wszystkiego. Pani przewodniczka jest w ogóle nauczycielką historii, jest z tych stron, mieszka w Luizjanie, więc w ogóle też dużo nam takich fajnych anegdotek opowiadała w ogóle tutaj o tych rejonach, o swojej rodzinie, o swoim pochodzeniu. I skupiała się głównie na niewolnictwie, więc ona też jakby specjalizację robiła, tak, z niewolnictwa. Tak. Na początku zobaczyliśmy taki kolorowy dom, kolorową posiadłość, która kiedyś była 2 razy większa, teraz jest o połowę mniejsza. No i z tego, co ta pani mówiła, ona była kolorowa i to miało swoje znaczenie, te kolory. Tak, dlatego że tutaj mieszkali kreole i oni się chcieli odznaczyć, kolorowe domy były ich. Mówili po francusku. Tak, mówili po francusku, plantacja była po francusku, niewolnicy mówili po francusku, białe domy należały do Amerykanów. Ten dom był taki też charakterystyczny, możecie zobaczyć na zdjęciu, on był budowany wyżej. Wiadomo, tu wszystko w ogóle w Luizjanie jest budowane wyżej, ze względu na tutaj tereny, na te powodzie i wszystko, co tu się dzieje, na ten klimat. Weszliśmy do środka, jakby do tej piwnicy na dół. Ten dom był trochę zbudowany, jak tak ma konstrukcję w środku, jak
budowa statku, ponieważ właśnie niewolnicy, którzy zostali sprowadzeni i którzy budowali ten dom, oni budowali wcześniej statki w Afryce i ten dom trochę konstrukcję architektonicznie statku przypomina. No i też w ogóle te domy, chyba dwa domy powstały w 12 dni, tak. Więc to też pokazuje tą ciężką pracę niewolniczą, za którą oczywiście nie dostali żadnej zapłaty. Ten dom wydaje się mały w kontekście do innych willi, które można zobaczyć, chociażby właśnie na Oak Alley czy Humas House. A to wynika z tego względu, że to był po prostu dom letniskowy dla nich. Tutaj pani przewodniczka wspomniała, że rodzina żyła głównie w Nowym Orleanie. Tam mieli swoje mieszkania, apartamenty na Bourbon Street, na Frenchman Street. Oni tam prowadzili swoje życie, tutaj przyjeżdżali doglądać plantacji lub po prostu na weekendowy getaway. Tu głównie ze względu na klimat była uprawiana trzcina cukrowa i w ogóle tutaj byli właśnie, jak się mówiło, często o takich królach bawełny gdzieś tam w innych rejonach Stanów, też południowych, ale bardziej w innych częściach, to tu mówiono o królach cukrowych. No i właśnie na przykład ta rodzina, która tu mieszkała, oni byli na tamte czasy, a mówimy o XIX wieku, oni byli wtedy milionerami. Taka plantacja trochę funkcjonowała jak taka korporacja. Oni mieli ludzi od wszystkiego, takich, którzy byli, powiedzmy, wolnymi ludźmi i zajmowali się tą plantacją tak jak zajmuje management. Się jakimś takim management po prostu tej plantacji. Management wyższego szczebla. No i taką jedną z ciekawszych historii w ogóle, jaką też pani przewodniczka nam powiedziała, no to oczywiście historia tego rodu, który tu mieszkał. Małżeństwo, które miało trójkę dzieci. Był najstarszy syn, który wraz z żoną zmarli, nie mieli potomstwa, mieli córkę, ale ona też zmarła. Był syn średni, który też nie spłodził dzieci. No i została ostatnia córka, która właśnie odziedziczyła wszystko. Dzieci jej tą plantację przejęły. Dzieci się pokłóciły, plantacja została podzielona na pół. Córka wyjechała do Francji, a został syn, którego córką była właśnie ta tytułowa Laura, ponieważ właśnie ta plantacja nazywa się plantacją Laury. Cała historia brzmiała jak naprawdę dobra opera mydlana, tak, i myślę, że tak. Kilka sezonów można by z tego nakręcić. Tak, jakieś romanse, jakieś takie rzeczy, wiadomo, no właśnie to też jest ciekawe, że dlaczego na przykład te plantacje tak mocno się skupiają na historiach rodów, które tu mieszkały właścicieli, ponieważ one są oczywiście spisane i na przykład właśnie ta plantacja nazywa się plantacją Laury, bo Laura ważną rolę odegrała tutaj na tej plantacji. Ona krótko była właścicielką, bo ona potem to sprzedała, tą plantację swoim przyjaciołom, ale ona wszystko spisała, dlatego wszystko wiadomo, kto się kiedy urodził, kto był z kim, kto miał jakie dzieci, kto na co umarł. Ona też była chyba pierwszą, która mówiła po angielsku. Żyła od Lincolna do Kennedy'ego, więc ona w ogóle przeżyła taki szmat historii Stanów Zjednoczonych. Ogrom. Bo ona żyła co? Wychodzi na to, że ona żyła 100 lat. Ona chyba tak. Umarła w wieku 102? Często o historii niewolników, którzy mieszkali na plantacjach, wiemy niewiele, bo one nie są po prostu spisane. Tak naprawdę ile wiemy? Wiemy tyle, co jest w księgach spisu niewolników, jeśli zostali sprzedani, kupieni albo ktoś się urodził. Byli niewolnicy, którzy pracowali dla domostwa. To były nianie, to byli kucharze, byli niewolnicy tacy wyspecjalizowani, czyli na przykład kowale. No i byli też niewolnicy, którzy pracowali w polu. I to też było ciekawe, co ta pani przewodniczka nam powiedziała o tym, że oni wcale nie mieli tak zawsze gorzej z pewnych względów. Tak, że jest taki mit, który się wytworzył, że ci niewolnicy, którzy pracowali w domu, mieli najlepsi, bo oni mieli lepsze ubrania, bo mieli lepsze kwatery. Co jest prawdą, mieli te rzeczy, ale w związku z tym, że byli najbliżej swoich panów, najczęściej byli bici. Najczęściej byli wykorzystywani seksualnie, najczęściej byli tą pierwszą linią, kiedy na przykład właściciel miał zły humor, odreagował to na nich, a ci, którzy pracowali na polach, oczywiście mieli pracę gorszą, mieli pracę fizyczną, ale potrafili nawet nie poznać swoich właścicieli. I też wspomina o tym, że tam się wytwarzały takie komuny, to trochę działało jak miasto, więc oni jakby mieli tam swoje społeczności. A ci, którzy pracowali blisko domu, byli bardzo emocjonalnie związani z właścicielami. Jak ci niewolnicy pracowali w polu, mieszkali gdzieś dalej, mogli wychować dzieci, jednak zachować jakąś tam swoją tożsamość i kulturę. A tutaj byli bardzo wszyscy związani z tymi właścicielami. No i taka bardzo, bardzo ciężka historia, o której w ogóle ciężko mówić. No też oczywiście niewolnicy byli wykorzystywani seksualnie, to co już Ewa wspomniała. No i oczywiście było to niestety w tamtych czasach powszechne i w tamtych czasach było to standardem, że właściciele domu mieli dzieci z niewolnikami, które też potem stawały się niewolnikami, mimo że były oczywiście dziećmi właściciela domu. Oni się nigdy do nich nie przyznawali oficjalnie. Oficjalnie.
i zostało w pewnym momencie ustanowione prawo, które mówi, że niewolnictwo jest dziedziczone przez matkę. Bo pani pokazywała, to mam też zdjęcie takiego ala drzewa genealogicznego, które pokazuje z jakimi niewolnicami dzieci miał ten średni syn tej drugiej generacji, o której wspominałam. I on miał na przykład dzieci z dwoma niewolnicami, które były w wieku 11, 12, 13, nie, 12, 13, 14 lat, kiedy te dzieci rodziły. Więc jest to totalnie okropne z perspektywy czasu. Wtedy niestety takie rzeczy się działy pewnie na każdej plantacji. Średnie i większe plantacje, one działały właśnie jak te miasta. One były samowystarczalne. Jeśli właściciela było stać na stworzenie tej infrastruktury, to oni ją tworzyli, czyli kucharz mieszkał nad kuchnią, kowal mieszkał nad swoim warsztatem, tam wszystko działało w trybie zmianowym i oni praktycznie mogli sobie wszystko wytworzyć sami, a do tego wypożyczać swoich niewolników na inne plantacje, żeby jeszcze więcej na nich zarobić. W tamtych czasach ludzie żyli krótko, tak? Do 40, do 50 roku życia niewolnicy oczywiście ze względu na swoje ciężkie warunki życia i pracy żyli jeszcze krócej, ale tutaj w ogóle w Luizjanie śmiertelność ludzi była jeszcze wyższa przez ten klimat i często niewolnicy umierali ze względu na odwodnienie albo na przykład na hit. Udar słoneczny. Też na malarię, ugryzienia węży pani wspominała, tego typu rzeczy. Co się stało po roku 1865, po Civil War, po wojnie secesyjnej, kiedy nagle naprawdę tak się stało, weszła 13. poprawka, niewolnictwo zostało zniesione, przestało być legalne. No, pani przewodniczka powiedziała jasno, że wtedy było takie legalne niewolnictwo było, bo tak naprawdę niewolnicy wtedy mieli, co mieli zrobić? Oni nie mieli pieniędzy, byli biedni, plantacje zaczęły wytwarzać swoje własne tokeny, za które niewolnicy, już wtedy nie niewolnicy, tylko powiedzmy wolni ludzie na papierze, bo oni kontrakty podpisywali ze swoim właścicielem, tak jakby no normalną pracę mieli podjąć. Mieli na przykład 4 tokeny na miesiąc, a za 1,5 tokena, za 2 musieli zapłacić, żeby w ogóle tu mieszkać. Więc często popadali w długi, które mieli już właściwie przez całe życie i tutaj na tych plantacjach po prostu pracowali. No ale to, co nas najbardziej chyba zdziwiło, no to jak długo trwał ten proceder. I to jest ta część, o której się nie mówi w ogóle, bo ja byłam naprawdę w ciężkim szoku. Na tej plantacji ta procedura skończyła się w 1977 roku. Tak. I skończyła się tylko dlatego, że właściciele chcieli sprzedać tę plantację, a nie mogli, ponieważ ludzie mieli zobowiązania, ponieważ mieli długi. I nadal tu mieszkali. Nadal tu mieszkali, oni nie mogli tego sprzedać, więc powiedzieli, wybaczamy wam, już nie macie tego długu, możecie odejść. Więc to było ile? 50 lat temu? I to samo pani przewodniczka powiedziała, że my czasem mówimy o tych rzeczach, które się działy w XIX wieku, ale tak naprawdę kilkadziesiąt lat temu, 60 chyba, ona jeszcze nie mogła być nauczycielką chyba w tym stanie, tak? Ona coś takiego powiedziała. Korzenie... Jej babcia jest pół native, a pół czarna. Mówimy o tej zamierzchłej historii, ale tak naprawdę mówimy też o historii, która jest bardzo blisko nas, bo ona nie mówiła w kontekście swojej pra-pra-pra-pra-babci, tylko mówi w kontekście swojej babci, która nadal żyje, którą również ta historia, która działa się tu przez dziesiątki lat, mocno ją dotknęła. No mówi się o wielu ludzkich zagładach, o ludziach, którzy zginęli na przestrzeni lat historii, ale mało się mówi o tym, że 8 milionów niewolników, a tak naprawdę niedoszłych niewolników, zginęło na morzu w trakcie przewożenia z Afryki. Oni nigdy nawet nie dojechali do Stanów Zjednoczonych, było to 8 milionów ludzi, którzy po prostu przez ciężkie warunki zginęli. Warto chociaż, nawet jak zwiedzacie te plantacje, po których się przejdziecie, po których sobie zrobicie spacer i poczytacie tablicę, tak jak my na tej poprzedniej, to warto chociaż na jednej sobie taką wycieczkę wykupić, żeby po prostu mieć taki większy obraz tego wszystkiego. No trzeba się z tym zmierzyć, no musimy się dowiedzieć o tej historii, bez względu na to, jaka była. Więc to był taki nasz mały podcastik, nasze małe podsumowanie tej wycieczki. Polecamy, no i my jedziemy dalej. My już opuściliśmy plantację, jedziemy jeszcze do kolejnej, ale też już nie jakieś takie zwiedzanie z przewodnikiem, tylko po prostu tak wejść, zobaczyć. Zatrzymaliśmy się w takiej tutaj przydrożnej knajpie i od razu tu powiem, oczywiście na kanale Macieje będzie dużo naszego jedzenia, ale kuchnia kreolska, czy kuchnia Cajun, w ogóle ta kuchnia, która jest tu w Luizjanie, w Nowym Orlanie, w okolicach, nie za bardzo przypadła mi do gustu. Maćkowi Ewie raczej też nie. Jedliśmy dobre raki, tu jest dużo owoców morza, ale na przykład te kanapki po'boy, czy to gambo, wcale jakoś mi to nie podeszło super, więc myślę, że to jedzenie w Nowym Orlanie jest trochę przehypowane, dużo ludzi się zachwyca. My na nic super nie wpadliśmy. Na przykład tam bardzo popularne były też takie ostrygi, ale to wszystko jakimś serem takim zapieczone, w ogóle nie czuć tych ostryg. Ja jednak wolę chyba dania w trochę innym wydaniu.
Teraz jedziemy do Teksasu, jestem ciekawa, czy tam będzie lepiej, co tam zjemy, pewnie jakiegoś grilla, pewnie tam jakieś mięsko wjedzie, no zobaczymy. Tutaj w tej knajpie, to jest taka knajpa tutaj pierwsza zaraz przy tym Laura Plantation, więc może też tu zajedziecie, jak będziecie głodni, aczkolwiek jedzenie też moim zdaniem takie średnie. Niech tradycji stanie się zadość, w zeszłym roku też nagrywałam moment, kiedy Ewa przyjmuje auto i stwierdziłam, że teraz też to nagram. Ewa, jak się czujesz, że będziesz prowadzić tą wielką bestię? Nie wiem. Robimy test run, gdyż jest to największy samochód chyba, w jakim byłam za kierownicą. Czuję się trochę jak w tirze. No i zobaczymy, jak pójdzie. No, my jedziemy teraz właśnie na tą kolejną plantację. Mamy pół godziny i stwierdziliśmy, że to będzie fajne, żeby Ewa właśnie sobie wypróbowała na te pół godziny, jak jej się jedzie. Więc ruszamy. Nasza krowa. Co byś robił w trasie pół godziny? To ja już o Houston oglądam, bo się szykuję na jedzenie. Dla odmiany będziemy jeść tiraki. My przyjechaliśmy na kolejną plantację. Tu również nie wykupywaliśmy żadnej wycieczki, tylko po prostu wykupiliśmy wstęp do ogrodów, żeby zobaczyć tutaj też tą posiadłość i te ogrody. To miejsce nazywa się Holman's House. No i w ogóle, jeżeli chodzi o ten tutaj dom, o tą lokację, to była ona wykorzystana w filmie Green Book. Może oglądaliście film, który dostał Oscara za najlepszy film. Jeden też z moich ulubionych filmów ostatnich lat. I tutaj właśnie ta lokacja, jak zresztą wiele lokacji z tego południa Stanów Zjednoczonych było wykorzystanych w tym filmie. Na tej plantacji jest dużo kaczek. Jest również królik, który sobie tu kica. Kic, kic. To jest plantacja, która jest jedną z największych, jak nie największą tutaj w obrębie Luizjany. Ona ma 10 tysięcy akrów, więc jest naprawdę ogromna, jest kilka razy większa od Laura Plantation. No i też jest znana z tego, że było tu najwięcej w Luizjanie niewolników. Około 1000 osób pracowało na tej plantacji. A i tak ta plantacja Laury, na której byliśmy, była sama w sobie już ogromna. Jej wielkość można porównać do Manhattanu, więc była duża. A zobaczcie, jakie za mną tutaj jest świetne drzewo. No po prostu te dęby tutaj to są niesamowite. A jeżeli chodzi o te wszystkie domy tutaj na tych plantacjach, te rezydencje, te posiadłości, to one mi się też bardzo kojarzą z tą posiadłością, która wystąpiła w filmie Django Quentina Tarantino. Też taki ważny film, oczywiście zrobiony w stylu Tarantino, i tam była też taka rezydencja, w której zresztą mieszkał Leonardo DiCaprio w tym filmie. Już doczytałam, ten dom z Django był na plantacji Evergreen. Wiele tych miejsc, które odwiedzamy tutaj na tych plantacjach, ma oczywiście wartość historyczną, są tu organizowane wycieczki i tak dalej, ale są to też często hotele, restauracje, a nawet tutaj po środku jest bar, gdzie kiedyś była garsoniera. No więc różne są tutaj przeznaczenia też tych miejsc. My już powoli tą naszą tutaj krótką wycieczkę kończymy, a tu za mną idzie pani w jakiejś sukni. Chyba to jest właśnie pani, która oprowadza wycieczki. Wyszliśmy już z Holman's House. No i powiem wam, że chyba to miejsce najmniej nam się podobało i raczej nie polecamy. W sensie wiadomo, nie wiem jak to by było, gdybyśmy wzięli tą wycieczkę, bo tam widzieliśmy osoby były oprowadzane po tej posiadłości. Ale jakoś tak dziwnie tam było. W ogóle tam jakieś takie dziwne rzeźby były. I tak raczej to było tak już trochę bardziej skomercjalizowane to miejsce. Miejsce takie już mocno promowane pod wesela, pod imprezy okolicznościowe. I z tego co też czytałam, jakie są zarzuty do tej konkretnej plantacji, to jest to, że w ogóle nie wspomina tu się o niewolnikach, że na stronie nie występuje słowo slaves. Już jest to wszystko promowane pod zwiedzanie domu, właśnie pod te eventy. Chyba, ale to jest już nasza teoria, że po prostu chcą to mocno skomercjalizować i już odejść od tej narracji. Żeby ludziom się tak nie kojarzyło bardzo, bo jednak tu właśnie są teraz jakieś hotele, jakieś można tu po prostu stay in i tak dalej. Z tego co wiemy, to na tej plantacji, na której pierwszej byliśmy, tej Oak Alley, też chyba można tam zostać czy spać, ale no tam troszkę było inaczej, no na tej Laurze najbardziej, ale w ogóle do tej Laury tak teraz, bo chyba tego nie powiedzieliśmy, nie można tak wejść sobie od. Nie można. Tam tylko można wykupić wycieczkę. No więc różne, właśnie różne zarzuty do tych plantacji słyszeliśmy. My chyba najbardziej właśnie polecamy tą Laurę i tą wycieczkę godzinną. Tak. I to wam wystarczy. Oak Alley jest 5 minut dalej, więc też można tam po prostu zajechać, ale no też nie ukrywamy, że te wejścia tutaj na te tereny tych posiadłości, no to takie 20-30 dolarów za każdą trzeba wydać, no to stówka pykła, nie? Jak odwiedziliśmy trzy, więc może po prostu spokojnie można jedną. Było zrobić jedną albo dwie. My kierujemy się na Teksas, a dokładnie na Houston. Chciałam wam trochę pokazać Luizjanę przez okno samochodu, ale na razie wygląda to tak.
A mamy jeszcze ponad 4 godziny drogi, bo był jakiś korek w ogóle i jedziemy inną drogą. Jest wesoło. A ja czytam książkę o Teksasie, której nie zdążyłam przeczytać w domu, więc będę miała z tej książki na pewno dla was jakieś ciekawostki do filmu i oczywiście ją polecam. Przestało padać. Jej! Jej! Ale generalnie był moment taki niezłej burzy, bo i były błyski i padało. No ale niestety w Luizjanie takie deszcze przychodzą. Wspominałam w czasie pobytu w Nowym Orleanie oczywiście o huraganach, w tym o huraganie Katrina, który przyszedł w 2005 roku. Luizjanę spotkało też jeszcze jedno nieszczęście na przełomie, no może nie ostatnich lat, bo mamy już 2023 roku, ale w 2010 roku doszło do wycieku ropy naftowej, ponieważ doszło do eksplozji platformy wiertniczej Deepwater Horizon. Właśnie w Zatoce Meksykańskiej doszło do wybuchu, doszło do pożaru i tym samym do właśnie wycieku ropy naftowej. Kilkanaście osób zginęło lub zostało uznanych za zaginionych. No i to jest właśnie też uznawane za jedną z takich największych katastrof ekologicznych w historii Stanów Zjednoczonych. Więc ta Luizjana taka jest właśnie biedna, jeżeli chodzi o te wszystkie czy klęski żywiołowe, o te huragany, o te burze, czy właśnie o te katastrofy ekologiczne. My jedziemy, mamy jeszcze prawie 4 godziny drogi, ponieważ właśnie przez te korki, przez ten deszcz niestety trochę nam ta droga się wydłużyła. Ale już teraz przynajmniej jest przyjemnie, jest zielono i było nam zielono. Jest zielono, już nie pada, można jechać. Powiem wam, że zatrzymaliśmy się na stacji. Zostały nam jeszcze trochę drogi, ale generalnie nadal pada. I jest burza. Cały czas gdzieś wokół nas. I widzimy cały czas jakieś błyski, słyszymy grzmoty. I teraz ja zostałam sama w aucie, bo Ewa poszła do toalety. Maciek poszedł coś kupić do jedzenia, do przekąszenia. I boję się, siedzę sama i się boję, bo tak mocno wali ten deszcz. Trochę teraz przeczekaliśmy, ale no jest różnie, w sensie jest tak czasem, że pół godziny nie pada. No i nagle znienacka niestety... Uwaga, słychać? Nagle znienacka znowu zaczyna lać i jest po prostu urwanie chmury. No więc zaczęliśmy dzisiaj oficjalnie nasz taki prawdziwy road trip, bo wcześniej byliśmy w Miami. Przylecieliśmy tam samolotem, potem poleciliśmy... A jakby inaczej, no w sumie. Ale potem poleciliśmy samolotem do Nowego Orleanu i dopiero dzisiaj jesteśmy tak no dłużej w takiej podróży autem. I no, Ameryka nie powitała nas łatwą pogodą. Jezus! Mamy kurtkę. No miałeś kurtkę, ale ona jest w tragicznym stanie. To co, do 3 razy sztuka? Pierwszy pokój, za mało łóżek. W sensie o jedno za mało. O jedno za mało. Drugi nie, pokój... bo zazwyczaj jest 5, my lubimy jakieś 6 ból. Drugi pokój, nieprzyjemny zapach. To mało powiedziane. Więc zobaczymy, jak będzie w trzecim pokoju. Zaczęliśmy od trzeciego piętra, potem było 10, no a teraz 11. Jesteśmy dobrej myśli do 3 razy sztuka. Jest 14, więc możemy próbować. Chyba łóżek się zgadza, zapach okej. Okay. Proszę. No nie śmierdzi tu. Ładna łazienka i są 2 łóżka. Dojechaliśmy! A jaki widok za oknem? Jakiś parking. Parking? No. No i co? Czas spać, ja jestem śpiący. Ale tutaj też w Houston pada, nie? Znaczy padało cały czas, więc to jest mała powódź. Ale no jesteśmy mega zmęczeni, bo ta podróż trwała długo, no i nie była w jakichś tam sprzyjających warunkach, ale dojechaliśmy do Houston, jesteśmy w Teksasie, więc zapraszam już na kolejny vlog, będziemy tutaj, no i myślę, że będzie fajnie. Więc zasubskrybujcie ten kanał, dajcie łapkę w górę, jeżeli film wam się podobał. Wiem, że ten vlog nie był może do końca jakiś taki dynamiczny, ale i takie będą pewnie w czasie tej podróży. Staram się jak mogę. Mam nadzieję, że to docenicie. Pa, pa! Pa!